Kilka słów mamy dla Was, dosyć istotnych. Jako że jest wojna i wszyscy się tutaj martwimy o Ukrainę, chcemy Wam przekazać kilka informacji, jak przestać się lękać, jak przestać się bać, jak zacząć być odważnym w życiu. Powiem Wam, że człowiek jest skazany na pewne rzeczy i człowiek przeżywa pewne rzeczy. Natomiast chcę Wam powiedzieć trochę o Jezusie. Ponieważ spotkałem Go 3 lata temu i powiem Wam, że to zmieniło całkowicie moje życie. 3 lata temu jeszcze żyłem w tym świecie, byłem uzależniony od kokainy, prowadziłem agencje towarzyskie, zarabiałem dużo pieniędzy, natomiast brakowało mi czegoś, co mogłoby wypełnić mojego ducha. Każdy z Was tutaj, jak jesteście, ma ducha, tylko ten duch jest obumarły przez grzech pierworodny. I żeby ożywić tego ducha, musicie przyjąć ofiarę Jezusa Chrystusa. Jeżeli tego nie zrobicie, ten duch nie zostanie ożywiony. Powiem Wam, jak to się dzieje. W piśmie jest napisane, że musisz się nowo narodzić. Przychodzi faryzeusz do Jezusa i się pyta, co mam zrobić? A on mówi, musisz się nowo narodzić. Każdy z Was ma obumarłego ducha i żeby go obudzić, musi przyjąć ofiarę Jezusa Chrystusa. W jaki sposób się to robi? Jeżeli w sercu uwierzysz, a ustami wyznasz, że Jezus zmartwychwstał, będziesz zbawiony. To jest cała Ewangelia. Jeżeli w sercu uznasz, a ustami wyznasz, że Jezus zmartwychwstał, będziesz zbawiony. Nie potrzebujesz do tego ani obrazków, ani księdza, ani kościołów, ponieważ Jezus przyniósł nam nowe przymierze i my staliśmy się Kościołem. Czyli każdy nowonarodzony człowiek stał się Kościołem. Jesteśmy tutaj po to, żeby Wam dać świadectwo tego, że Bóg istnieje i mieszka w człowieku, który się narodzi z Bożego Ducha. Każdy, kto ma jakąś dolegliwość albo chorobę, albo jakiś nałóg, chciałby się go pozbyć, a niech podejdzie, pomodlimy się za niego i zostanie uzdrowiony. Jesteśmy tu jeszcze chwilę dla Was, a jeżeli ktoś chciałby się z nami porozmawiać, to zapraszamy do nas.